Agnieszka Durska, po prostu o ubezpieczeniach i Andrzej Liwacz, dyrektor Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych w Generali. Dzień dobry. Bardzo mi miło, porozmawiamy o przedsiębiorcach i o tym, jak powinni przygotować się do zawarcia umowy ubezpieczenia. Mali, duzi przedsiębiorcy, czy jest tutaj różnica, czy mały przedsiębiorca powinien na ubezpieczeniu myśleć inaczej niż taki duży właściciel na przykład dużego zakładu produkcyjnego? Wydaje mi się, że... Punktem wyjścia jest ryzyko, które ponosi dany podmiot. I tutaj, czy on jest duży, czy on jest mały, podnosi takie, ale nie inne, takie, nie inne ryzyko. Metodologia myślę, że jest taka sama, bo punktem startu absolutnie jest to, żeby zastanowić się, jakie zagrożenia zagrażają mi jako podmiotowi i w odniesieniu do posiadanego przeze mnie mienia. Czyli majątku trwałego, budynków, środków obrotowych, maszyn, i tak dalej, z jednej strony, a z drugiej, z tym, co jest związane z samą działalnością, z jakąś odpowiedzialnością cywilną, którą mogę ponosić, czyli ze szkodami, które mogę wyrządzić podmiotom trzecim, ze szkodami, które podmioty trzecie mogą wyrządzić mnie, czyli jakby w drugą stronę. I teraz. Oczywiście wynik tej analizy on będzie zróżnicowany zarówno w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności, inne ryzyka nieco podnosi w przedsiębiorstwo handlowe, inne ryzyko podnosi w przedsiębiorstwo produkcyjne. Oczywiście również skala działania potem wpływa w dużej mierze na wymiar tego ryzyka, może, a, nie, a nie na rodzaj ryzyka ponoszonego. No, Niemniej jednak, nie mniej jednak ten etap analizy wstępnej i, i rozeznania się w tym, co mi zagraża, jest podstawowy. I tutaj, jeżeli mogę zwrócić uwagę na Praktykę, która, która ma miejsce w Polsce, często punktem wyjścia jest zastanawianie się, jakie produkty ubezpieczeniowe są dostępne na rynku, a dopiero potem, czy one są mi potrzebne. potrzebne. Wydaje mi się, że punktem wyjścia powinno być jednak, jednak ryzyko, bo ono determinuje dalsze kroki. Nie zawsze ubezpieczenie jest tym jedynym albo wyłącznym mhm. rozwiązaniem. A w takim razie, jakie dokumenty powinien przygotować przedsiębiorca, żeby dobrze podejść do? tego procesu? Bardzo dużo zależy od ryzyka i od tego de facto jakie ostatecznie produkty ubezpieczeniowe będą dla danego przedsiębiorcy niezbędne. Też chciałbym zwrócić uwagę, że Zakład Ubezpieczeń on nie jest audytorem. To nie jest w jakikolwiek sposób organ kontrolny, który sprawdza czy przedsiębiorstwa mają instrukcje wewnętrzne, spełniają wymogi prawa posiadając takie a nie inne, takie, a nie inne zezwolenia. Zdarza się, że zakład ubezpieczeń prosi o udokumentowanie pewnych informacji, które przedsiębiorstwo, przekazuje, które przedsiębiorstwo przekazuje na swój temat, po to, żeby albo pogłębić tę analizę, albo zweryfikować, czy... Informacje, które są trudne do podania w takiej formie wymaganej przez Zakład Ubezpieczeń, znajdują swoje odbicie w praktyce. Oczywiście zdarza się również, i nie są to rzadkie przypadki, że Zakład Ubezpieczeń pytając o pewne dokumenty, uzmysławia zakładowi, uzmysławia przedsiębiorcy, że pewnych wymogów formalnych nie spełnia on. Nie celowo oczywiście, tylko przez pewne przeoczenie, przez, przez zapomnienie. Jest to, bym powiedział, jakaś taka funkcja. Doradcza zakładu ubezpieczeń, no, ale nie jest ona naj, nie jest ona tutaj yy, najistotniejsza. Yy, a, a jak powinien przedsiębiorca podchodzić do tej oceny ryzyka? Bo dzisiaj oczywiście yy, powinien już wiemy taką analizę wykonać, ale są jeszcze inne czynniki, które powinien wziąć pod uwagę, jak na przykład inflacja. Inflacja jest tym zagadnieniem, które, które nam się objawiło, albo w zasadzie wróciło do nas po kilkudziesięciu kilkudziesięciu już latach. Ja bym powiedział tak, inflacja nie zmienia ryzyka per se. Inflacja zmieni, zmienia jego wartość monetarną. I tutaj trzeba sobie uzmysławiać, że jeżeli przeprowadziliśmy analiz, analizę mojej ekspozycji, czyli jakiegoś poziomu zagrożenia w przeszłości, no to inflacja dzisiaj je e, zmieniła. Teraz przechodząc na język na język praktyki. E, nie wystarczy podać zakładowi ubezpieczeń sum, sumy ubezpieczenia odpowiadające wartościom księgowym brutto, gdyż wartości odtworzeniowe mienia są już dzisiaj już bardzo różne od tych, jakie były w momencie, kiedy dane mienie nabywano, kiedy dany budynek budowano. I tutaj Statecz niestety nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Nie wystarczy wziąć ogólnego, ogólnie znanego wskaźnika gusowskiego i przemnożyć te wartości razy wskaźnik inflacji. Dlaczego? Dlatego, że różne składniki majątku ulegają inflacji w większym czy mniejszym stopniu. Wskaźniki, które mamy są pewnymi agregatami, które uwzględniają wartości średnie, często również ważone. Strukturą koszyka, który, który jest analizowany. On nie musi akurat odpowiadać strukturze mojego budynku, parku maszynowemu, który, który ja posiadam. Niemniej jednak, konieczne jest każdorazowo dzisiaj wykonanie takiego ćwiczenia intelektualnego, o ile inflacja już wpłynęła. Na moje, na moje wartości w stosunku do tego, co, co, co odnotowałem w przeszłości, ale również wymaga patrzenia do przodu. Czyli wymaga również zastanowienia się, jak ta inflacja wpłynie na wartości, na przykład pod koniec okresu ubezpieczenia, tak? Czyli nie mogę patrzeć dzisiaj tylko na ostatnie 12 miesięcy, ale muszę też przewidzieć, jak wy, będą wyglądać kolejne, 12, kolejny okres ubezpieczenia, no bo szkoda może mi się przydarzyć równie dobrze w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. ubezpieczenia. Mhm. Drugi element, na który też wydaje mi się warto zwrócić uwagę i, i, i o którym nie wolno zapominać, to są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. One mówią o pewnej ekspozycji i, i szkodach, które przedsiębiorca może wyrządzić osobom trzecim i znów, częstokroć Przedsiębiorca analizuje swoje, swoje ryzyko, tych potencjał szkód, które sam może wyrządzić, no ale robi to w przyszłości. Pamiętajmy, że e, e, roszczenia będą pojawiać się w przyszłości i będą odzwierciedlać wartości czy szkód osobowych, czy szkód rzeczowych z okresów już dotkniętych e, inflacją. Czyli tutaj znów. Wymagana, no niestety, inflacja wymaga od nas ciągłego wysiłku intelektualnego, sprowadzającego się do tego, żeby wyobrazić sobie, o ile świat się zmienił już i o ile zmieni się w nadchodzącym okresie ubezpieczenia. I tutaj, jeżeli mógłbym jeszcze, jeszcze jedną rzecz podkreślić. Często o niej zapominamy i, i umyka ona w praktyce, praktyce przedsiębiorców, mianowicie również ich dostawcy, ich kontrahenci, osoby czy podmioty trzecie w stosunku do nich również mogą wyrządzić temu przedsiębiorcy szkodę. Jeżeli Używamy chociażby albo analizujemy polisy podmiotów trzecich, polisy odpowiedzialności cywilnej, które mają zabezpieczyć nas, tutaj również musimy wymagać aktualizacji sum, sum gwarancyjnych, no bo też wartość naszych roszczeń. Może być wyższa. Może być wyższa, też podlega, podlega inflacji. Czyli taki proces właściwie nieustannie powinien być w, w takim zakładzie czy, czy w przedsiębiorstwie wykonywany, a powinna być osoba, która się tym zajmuje. No, to jest bardzo szerokie zagadnienie. Oczywiście, ja bym powiedział tak, im jest przedsiębiorstwo większe, tym, tym stać je na większą specjalizację działań. I oczywiście już w Polsce mamy, mamy praktyczne przykłady firm, które posiadają własnych risk managerów, czyli całe działy, czy ubezpieczeniowe, czy zarządzania ryzykiem, które no, skupiają się i specjalizują się w stricte tych, tych czynnościach, o których, o których mówiliśmy. No, jest to nieosiągalne, myślę, dla większości mniejszych, mniejszych, tak. mniejszych przedsiębiorstw. Tak więc tutaj oczywiście z jednej strony przedsiębiorca może opierać się na doradztwie swojego pośrednika ubezpieczeniowego. Część zakładów ubezpieczeń również w tych no, trudnych warunkach i dla zakładów ubezpieczeń dla przedsiębiorców stara się doradzać albo wskazywać Metody przeszacowania swojego własnego majątku, swojej własnej ekspozycji albo wycenić, próbują, wyceni, po, próbują pomóc wycenić ryzyko. No, niemniej jednak nikt nie zwolni przedsiębiorcy z tego, żeby znając swoją branżę najlepiej, żeby tej analizy dokonywał, dokonywał samodzielnie. I systematycznie. Systematycznie, no tak, no to tę to, to systematykę wymuszać będzie inflacja i ona będzie trwała dłużej, tym to działanie będzie musiało być dłu, bardziej długofalowe i niestety im jej wymiar, jej inflacji będzie wyższy, tym ryzyko pomyłki i skutki tej pomyłki mogą być bardziej, bardziej dotkliwe. No właśnie, a przedsiębiorcy w takiej trudnej sytuacji rynkowej raczej nie myślą o tym, jak się ubezpieczyć, a jak przetrwać, jak działać, jak sprzedawać produkowane przez siebie towary mimo takiej sytuacji. Jaka jest więc pewnie to ryzyko, czy ocenę tego ryzyka będą spychali na dalszy plan takie obawy możemy mieć? Są... Absolutnie takie obawy można mieć i, i w, no, znamy wiele przykładów z praktyki z otoczenia, gdzie takie, takie obawy się zniszczają. Ja bym powiedział, że dbanie o przeżycie, o, o rozwój, o utrzymanie działalności jest bardzo istotne, ale bez dbania o... Straty, szczególności tego o charakterze katastroficznym, nie mam tutaj na myśli katastrof naturalnych, tylko takie, które w wymiarze finansowym mogą albo zniszczyć, albo bardzo istotnie utrudnić działalność przedsiębiorcy, no to skutki takich zdarzeń powodują, że wszystkie wcześniejsze działania zmierzające do rozwoju, utrzymania działalności po prostu tracą, tracą na znaczeniu. Więc powiedziałbym, warto rozważyć jednak w pierwszej kolejności takie zabezpieczenie, żeby Zdarzenie losowe, które z samej definicji ma charakter losowy i nie wiemy, czy ono nam się przytrafi. Jeżeli, jeżeli nas dotknie, to będziemy mieli jakąś kompensatę, źródło kompensat, finansowania tego ryzyka, które pozwoli nam na utrzymanie działalności. Bez tego trudno jest mówić o, o rozwoju i o przyszłości przedsiębiorstwa. Dokładnie. Zwłaszcza, że kredyty na przykład są trudniej dostępne dla przedsiębiorców, czy w ogóle są trudniej dostępne, a, a rzeczywiście otoczenie gospodarcze nie sprzyja. Czyli jest to kolejny czynnik, który musi być uwzględniony. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.